Trwa próba ujeżdżenia konkursu dwóch gwiazdek. Z nami Jan Kamiński. Jak oceniasz swój przejazd? Bardzo się cieszę. Program, ten, który jechałem seniorem, znam dość dobrze, więc jechało mi się go całkiem komfortowo. Jest to mój pierwszy start po długiej przerwie. Senior tutaj się spisywał bardzo dobrze. W drugiej części zacząłem się troszeczkę bać tam pana z kamerą i taki był lekko przez to przestraszony, ale przejazd oceniam jako pozytywnie. Były błędy techniczne, które są spowodowane jeszcze dość krótkim okresem treningowym u mnie, ale same wrażenia myślę, że są ok. Czy miałeś już okazję przejść się po trasie crossu w tym konkursie? Nie, niestety jeszcze nie. Muszę dość rozkładać swoje możliwości chodzenia, bo moja noga nie jest jeszcze tak sprawna, jakbym chciał, więc spokojnie sobie przejdę dopiero jutro. Najprawdopodobniej, bo jutro mam dzień odpoczynku, obydwa konie dzisiaj przeszły, także jutro mam spokój. Wobec tego start na tych zawodach traktujesz pewnie jako taki powrót do formy, czy będziesz raczej ryzykował? Nie, chciałbym tutaj zaliczyć dobry start, nie mam żadnych oczekiwań co do wyniku, bo jest to, no mówię, pierwszy start po rocznej przerwie prawie. Teraz pierwsze pół roku nie było mi dane nigdzie wystartować z powodu nogi, więc teraz dopiero wracamy, chcę zobaczyć jak w ogóle przejdę przez całe zawody, jakie będą moje odczucia w stosunku do koni. Konie są w bardzo dobrej formie, bo jeździł mój zawodnik Aleksander Kadłubowski, startował nimi, bardzo dobry osiągał wyniki, więc jakby co do koni ja nie mam wątpliwości, muszę tylko ja sam wejść na dobry rytm i tyle. W takim razie trzymamy kciuki i za ciebie, i za twoje konie w następnych dniach zawodów. Dziękuję bardzo.